I przejdźmy jeszcze w takim razie do twojego występu. W końcu gdzieś tam zrealizowałeś to swoje dawne marzenie, wystąpiłeś na Mistrzostwach Polski. No ja akurat oglądałem tę walkę z pracy, bo tak specjalnie jeszcze czekałem, kiedy się rozpocznie. No właśnie, sam występ, tam o przygotowaniach, to sobie rozmawialiśmy, jest oczywiście artykuł na stronie sportywalki.org. Zachęcam oczywiście wszystkich do lektury tego artykułu. Natomiast sam pojedynek, powiedz, jak w ogóle go wspominasz, tamtą walkę? To największy stres, jaki miałeś do tej pory w swoim życiu, jeżeli chodzi o sporty walki? Nie, no absolutnie nie. No wiesz, miałem większe stresy, tak? Jak walczyć z innymi zawodnikami. No, w kickboxingu spotykałem się z większymi nazwiskami. Tutaj, że tak powiem, chłopak dopiero też zaczynający jak Mariusz Jankowski, ale zrobił jednak problem. Stres może raczej, wiesz, jakby była może taką sobie sam presję robiłem, że w końcu. Tak naprawdę w tak późnym wieku pojechałem na Mistrzostwa Polski, no i chciałbym wygrać chociaż tą jedną walkę, może jakby to, ale to jak może w mniejszej skali, nie ma co na to zbijać. Powiem szczerze, przygotowałem się do tych Mistrzostw Polski naprawdę pod różnym kątem. Pojechałem sobie na kurs sędziowski na 6 tygodni przed tym, żeby wiedzieć, jak sędziują, jak na to patrzą sędziowie, tak? Czyli tak dość dorośle. No powiem szczerze, że i tam ten film jest ta walka. Zgodnie z tego, co ja byłem uczony na tym kursie z regulaminem, zawodnik wypluł 3 razy szczękę w trakcie walki i powinien sędzia, tam sędzia popełnił błąd, powinien dać mu upomnienie, co wydaje mi się, że wtedy chyba przeważyło to na moją korzyść, tak? To mówię regulaminowo, ale trzeba uderzać się zawsze w piersi. Uważam, że zawalczyłem zbyt zachowawczo, chyba też za mało chciałem. I przegrałem tę walkę zasłużenie i na własne życzenie, tak? Na własne życzenie. Stać mi było z takim zawodnikiem na lepszą walkę, tak? I tyle. Słuchaj, żadna deklaracja z tego, co pamiętam, nie padła, więc rozumiem, że mistrzostwa Polski w boksie to nie jest jeszcze zakończenie kariery. Może jest zakończenie kariery na mistrzostwach Polski, ale jak w ogóle jeszcze planujesz gdzieś tam się porwać na jakieś kolejne wyzwanie? No bo wiadomo, no z tego się nie wyrasta, tak? No, Nie, to jest to choroba. jest choroba, tak, zawodowa, dokładnie, uzależnienie. Natomiast jeżeli chodzi o mistrzostwa Polski, rozdział zamknięty już całkowicie, czy jeszcze gdzieś będziesz próbował jednak swoich sił? No bo nie oszukujmy się, no, masterstwów nie ma. Nie wiem, w polskim związku bokserskim do ilu lat? 38 albo 40 nawet No już właśnie, słyszałem. więc pytanie, czy ty jeszcze się łapiesz? No ja się jeszcze łapię, dopiero w te wakacje kończę 36 lat, także jeszcze parę dni mi zostało, a do Mistrzostw Polski jeszcze parę lat. Nie powiem, słuchaj, na razie trzymam jakąś tam formę, że tak powiem, trenuję na podtrzymanie, żeby waga za bardzo nie skoczyła, żeby już nie wracać z takiego 106, że tak powiem, z zagrobu. Na razie muszę poukładać troszeczkę inne sprawy, czyli mam galę 6 października, później 27 mam wybory samorządowe, gdzie będę startował znów do powiatu wyszkowskiego. W tym roku chciałbym zrobić lepszy wynik, jeśli, że tak powiem, ludzie docenili moją pracę przez 4 lata i, że tak powiem, poprą, pomogą, no wiesz, nie chciałbym tam mówić jak wysoko mierzyłbym jako radny, ale jeśli będę miał jeszcze lepszy wynik niż miałem, to jest duża szansa. Więc na razie skupiam się na tym, tak? Tutaj na pracy samorządowej, pracy z młodzieżą i to po prostu będę układał, tak? Dopiero później będę podejmował decyzję. Jeśli miałbym to rozmyślać w ogóle na temat sportowym, to o powrocie, to na pewno musiałbym więcej pracować z trenerem, bo cały czas mam jakby problemy z tym czasem na dojazdy i tak dalej. Czyli z trenerem Łukaszem Rolą, bo z nim bym współpracował na palestrze. Bo mi brakuje po prostu trenera, tak? I to wychodzi w tych walkach. No, jakby nie było 3 walki z rzędu po powrocie, znów po 2 latach, 3 przegrane i 3 niejednogłośnie, tak? Czyli niewiele brakowało, ale jednak ciągle coś brakuje, tak? No i nad tym trzeba sobie zadać pytanie. Wydaje mi się, że to jest brak trenera, a też może trzeba powiedzieć uczciwie, może już mi się nie chce, tak? Ciężko, zobaczymy. No, jeśli poczuję to znów, tak, po gali, po wyborach samorządowych i będzie jakoś to możliwość poukładania bez większych strat dla rodziny, to na pewno jeszcze na jakieś walki bym chciał wrócić. A Mistrzostwa Polski, zachęcam wszystkich młodych,
coś nieosiągalnego. Nawet w mojej drabince, tak jak walczył właśnie Jankowski, rozkminiałem. Ja przegrałem niejednogłośnie, gdyby sędzia dał upomnienie w następnej walce. Uważam, że mój przeciwnik spotkał się ze słabszym zawodnikiem, a sędziowie też zapunktowali inaczej. Później w kolejnej walce, w tej trzeciej, bym się spotkał ze Staniochem, i to już byłby brąz, tak? A wiem, jak walczył Staniach z Jankowskim, jak ja walczę z Jankowskim i tak dalej. Także to nie jest w ogóle. Rozmawiamy dzisiaj naprawdę o takiej sprawie, że ten medal i był blisko, a i zarazem był, i był daleko, tak? Zresztą mój kolega w wadze ciężkiej. O Jezu, jakie zaćmienie. Daniel Wojciewski, który walczył z Figlem w pierwszej walce, tak? No przez półtorej rundy taki zawodnik jak Figiel miał z nim ogromne problemy, tak? Ogromne, tak? I też, a już później ta drabinka naprawdę. Ja tak uważam, że w ogóle Daniel Wojciechowski z Figlem, to w tej pierwszej walce to taki był finał, wiesz, taki był finał, który się odbył na początku i niestety ktoś tam odpadł, tak? Nie ujmując innym, no ale to jest taka moja ocena trenerska. Zresztą tak być może na Kurpiowskiej kuźni w ogóle uda się zostawić tą walkę, tak? W wadze ciężkiej, czyli Daniel Wojciechowski z Figlem, tak? Także czekamy, no. No także tyle, no nie jest to coś nieosiągalnego i coś, do czego się nie można przygotować, tak? Jeśli człowiek się zaangażuje, o tak. No dokładnie. Świetne podsumowanie tego, że tak powiem, okresu przygotowawczego, jaki był za tobą, bo trwał dosyć długo, z tego co pamiętam, chyba rok cały pracowałeś. Wbijanie wagi, takie podtrzymywanie, ale już taki ostre takie przygotowanie, to co mówiliśmy w artykule, to było około 3 miesięcy, może 3,5, tak? Takie naprawdę poświęcenie się i rodziny, i finansowe, i tak dalej, no bo to jest koszt, tak?